Dzień dobry, serdecznie Państwa witam na 54. części z serii Czy Bóg zachowa swoich? Czy Bóg zachowa swoich? Część 54. Oczywiście, biorąc pod uwagę to, co mówi Pismo Święte, Bóg zachowa swoich. Zbawienie jest nieutracalne, nie można stracić zbawienia. Co do pytania, czy można utracić zbawienie, istnieją dwa główne poglądy. Niektórzy nauczają, że jeśli człowiek ogłosi swoje zbawienie i podejmie decyzję zaufania Jezusowi Chrystusowi, to jest on całkowicie bezpieczny i nie może utracić swojego zbawienia bez względu na to, co wydarzy się później w jego życiu. Człowiek taki na zawsze jest już zbawiony, jeśli nawet całkowicie przestanie się interesować duchowymi sprawami i odwróci się od nich na zawsze. Z kolei inni mówią, to jest drugi pogląd skrajny, inni mówią, że to możliwe, by człowiek, który prawdziwie i całkowicie zaufał Chrystusowi, odwrócił się od Niego w późniejszym czasie. Jeśli to zrobi, straci swoje zbawienie i będzie potrzebował tego zbawienia na nowo. I tutaj właśnie jest między tymi dwoma obozami dyskusja, która z tych odpowiedzi jest właściwa i biblijna. I oczywiście ja myślę, że żadna z nich. Osobiście nie mogę zaakceptować żadnego z tych dwóch poglądów jako biblijnego. Wierzę, że Biblia naucza, że człowiek, który prawdziwie zaufał Chrystusowi, nie może utracić swojego zbawienia. Prawdziwa wiara w Chrystusa oznacza, że człowiek ma nową naturę i nowe pragnienie, by podobać się Bogu. Może zwrócić się do świata, jest to możliwe. Nie tyle, że jest to pozwolone, ale może się tak po prostu wydarzyć. Ale nie jest możliwe, aby był tam szczęśliwy w tym świecie i jego nowa natura nie będzie w niezgodzie ze światem i jego grzechem. I tutaj jego nowa natura będzie w niezgodzie ze światem i jego grzechem. To znaczy, ten człowiek będzie się źle czuł z grzechem i źle się będzie czuł w świecie. Więc prędzej czy później ta nowa natura spowoduje, że zwróci się do Boga i przez swoje wytrwanie ten człowiek pokaże, że naprawdę jest zbawiony. I człowiek zbawiony może utracić swoją radość, pokój i społeczność z Bogiem, jest to możliwe, ale jeśli był zbawiony prawdziwie, nie może utracić zbawienia. Bóg będzie trzymał nad nim swoją rękę i pewnego dnia przywróci mu radość zbawienia. I to jest podstawowa rzecz, którą tutaj musimy wiedzieć. Osoba, która zapewnia o swoim zbawieniu, ale nie ma w niej żadnej trwałej zmiany sposobu życia, tutaj z powodu tego nie została po prostu zbawiona. Czyli osoba, która zapewnia o swoim zbawieniu, ale nie ma w niej żadnej trwałej zmiany sposobu życia, nie została zbawiona. Jeśli coś wygląda na psa, zachowuje się jak pies, chodzi jak pies, je jak pies, szczeka jak pies, no to nie będziemy twierdzić, że to jest owca. To nie jest owca. Nie został zbawiony. Jeśli taki osobnik wraca do świata, nie traci swojego zbawienia, gdyż nigdy nie miał zbawienia. I w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, to jest pierwszy Jana, przepraszam, pierwszy list Jana, rozdział drugi to będzie. Rozdział drugi, werset 19. Z nas wyszli, ale nie byli z nas, albowiem gdyby byli z nas, byliby zostali z nami, ale miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Widzimy wyraźnie. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami.
Piotr i Judasz zapewniali, że wierzą i naśladują Pana Jezusa. Obaj ciężko grzeszyli, zgrzeszyli i wrócili do świata. Piotr był prawdziwie odrodzony i czuł się tam nieszczęśliwy. On nie utracił swojego zbawienia, on utracił swoją radość. I Pan Jezus przyprowadził go z powrotem do radości zbawienia. Z kolei Judasz nie został odrodzony. On nie utracił swojego zbawienia, bo nigdy nie został zbawiony. W końcu umarł w niewierze. Jak można udowodnić, że prawdziwie zbawiony człowiek nie może utracić swojego zbawienia? Na podstawie Biblii. Wiele fragmentów biblijnych jasno to pokazuje. Na przykład Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słowa mego słucha i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do życia. Ten fragment podkreśla, jakie rezultaty wiary w Chrystusa są. Po pierwsze, życie wieczne, po drugie, brak potępienia, brak śmierci. Kolejne miejsce to jest Ewangelia Jana, 6 rozdział, 37 werset do 40. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Bom zstąpił z nieba, nie iżbym czynił swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A wola Ojca, który mnie posłał, jest ta, abym ze wszystkiego, co mi dał, nie stracił nic, ale abym wzbudził to w dzień ostateczny. A wola tego, który mnie posłał, jest ta, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy weń, miał życie wieczne i ja go wzbudzę w dzień ostateczny. Tu widzimy wyraźnie, jak te fragmenty pokazują, że żadne z Bożych dzieci nie może być zgubione. Także mamy Ewangelię Jana, 10 rozdział, 27 werset. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 27 werset. Moje owce głosu mego słuchają i ja znam je i idą za mną. Ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkich i nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca mego. Także widzimy jednoznacznie. Jest to bardzo jasny przekaz. Ci, którzy idą za Chrystusem, mają życie wieczne, nigdy nie zginą, nie mogą być wydarci z ręki Pana Jezusa, ani nie mogą być wydarci z ręki Ojca. Z kolei Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 38 werset, pokazują, że niechże wam tedy będzie wiadomo, mężowie bracia, że przez tego zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów i we wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza, przez tego każdy wierzący usprawiedliwiony zostaje. Czyli widzimy jednoznacznie, że Dzieje Apostolskie 13:38 pokazują, że wszelki grzech jest odpuszczony z punktu widzenia wieczności. Kiedy człowiek wierzy Chrystusowi, grzech przeszły, teraźniejszy i przyszły jest odpuszczony. Kolejne miejsce to jest Rzymian, 5 rozdział. Piąty
piąty rozdział od 1 do 11 wersetu. Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego też przystęp otrzymaliśmy wiarą ku łasce tej, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej, a nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisku, wiedząc, że ucisk stwarza cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję, a nadzieja nie zawstydza, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Albowiem Chrystus, gdyśmy jeszcze byli słabi, czasu właściwego umarł za bezbożnych, gdyż ledwie by kto umarł za sprawiedliwego, za dobrego, może by się kto umrzeć odważył, lecz dowodzi Bóg miłości swojej ku nam, że kiedyśmy jeszcze byli grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc, będąc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy zachowani przezeń od gniewu, bo jeżeli, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, zachowani będziemy przez życie Jego, a nie tylko to, ale się też chlubimy Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregośmy teraz pojednanie otrzymali. Czyli widzimy wyraźnie, widać tutaj, że Rzymian 5 od 1 do 11 mówi o wynikach zbawienia przez wiarę, usprawiedliwieniu, pokoju z Bogiem, dostępie do łaski, nadziei, chwały, zachowaniu od gniewu i pojednaniu z Bogiem. Pokazuje, że zbawienie zostało zakończone i dopełnione. Także Rzymian 8 rozdział, werset 1. Przetoż teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Stwierdza ten fragment, że prawdziwie wierzący nie może zostać potępiony. Jest to podkreślane także w kolejnych miejscach, na przykład w Rzymian 8 rozdział od 31 wersetu. Tutaj mamy tak napisane. Cóż wtedy powiemy na to? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby z Nim nie dał nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest, który usprawiedliwia, któż potępia? Chrystus jest, który umarł, owszem, i zmartwychwstał, który i na prawicy Boga jest, który przyczynia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, za Ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytani jesteśmy jako owce na rzeź. Ale w tym wszystkim przezwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czyli wyraźnie widzimy, że jest to podkreślane w tym Rzymian od 31 do 39. I dodane jest tutaj, że wierzący nigdy nie zostanie oddzielony od Boga, bez względu na to, co się stanie. Kolejne miejsce to jest 1 Koryntian, 1 rozdział. 8 werset. Który was też utwierdził aż do końca, abyście byli bez nagany w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wyraźnie widzimy, że nasze bezpieczeństwo jest w ręku Bożym. On nas zachowa, ponieważ On jest wierny. I Filipian, 1 rozdział,
Szósty werset. Będąc pewny tego, że ten, który rozpoczął was dobrą sprawę, wykona ją aż do dnia Jezusa Chrystusa. Filipian 1:6 mówi, że Bóg na pewno dokończy dzieła, które rozpoczął. Także mamy taki fragment jak pierwszy list do Sołuńczyków, werset 5, rozdział 5, werset 23. 5:23 i następne 24. A sam Bóg pokoju niech was z zupełności poświęci, a duch wasz cały i dusza i ciało niech będą bez nagany przy przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowane. Wierny jest, który was powołuje, który i uczyni to. Wyjaśnia ten fragment, że dzieło zachowania jest dziełem Bożym i nie ma polegać tutaj na wierności człowieka. Nie można polegać na wierności człowieka, ale możemy polegać na wierności Boga, bo to słowo wierny jest, który was powołuje i który uczyni to. Czyli jest to więcej niż pewne, skoro to Bóg dokańcza. To Bóg co zrobi? Uczyni to, jest wyraźnie powiedziane. Kolejne miejsce to jest list do Tymoteusza drugi. Drugi list do Tymoteusza. Pierwszy rozdział. I tu mamy takie słowa w wersecie 12. Dla tej też przyczyny cierpię to, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu zaufałem. I pewny jestem, że On jest mocą zachować to, co mi powierzył, aż do tego dnia. Czyli widzimy, podkreśla ten fragment, że nasza pewność opiera się na Jego mocy, na Bożej mocy, nie na mocy człowieka. To jest zupełnie niewłaściwe patrzenie, niewłaściwe szukanie, niewłaściwego podparcia, gdy szukamy oparcia w człowieku. Także 2 Tymoteusza 1:18. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w on dzień, a ile mi posługiwał w Efezie, ty wiesz lepiej. Czyli widać, że Bóg nas zachowa i pomoże wytrwać. Także mamy fragment z pierwszego listu Piotra. Rozdział 1, werset 5. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteśmy przez wiarę ku zbawieniu, które zgotowane jest, aby było objawione czasu ostatecznego. Więc widzimy wyraźnie, że 1 Piotra 1:5 naucza, że nasza nadzieja jest w Bożej mocy i że jesteśmy przez Niego strzeżeni, pilnowani. Studiując Słowo Boże, widzimy wyraźnie, że najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o kwestię zbawienia i jego nieutracalności, jest poznanie ogólnego nauczania Biblii, czyli poznanie biblijnej panoramy, biblijnego tła dotyczącego danego tematu. I może się wydawać, że niektóre wersety nie pasują do ogólnego nauczania. Jednak jest to niemożliwe. Nie ma niezgodności w Piśmie Świętym. Biblia jest sama się nie zaprzecza. Zrozumienie wszystkiego, co dzieje się w prawdziwie wierzącym człowieku w momencie zbawienia, pokazuje, że niemożliwe byłoby odwrócenie się od Boga, przekreślenie tych wielkich praw dotyczących zbawienia.
Wierzący jest usprawiedliwiony, co czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, 39 werset. I tu jest wyraźnie to pokazane, że to usprawiedliwienie jest faktem. Przypomnę ten werset. Dzieje Apostolskie 13:39 i we wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza, przez tego każdy wierzący usprawiedliwiony zostaje. I na mocy decyzji podjętej przez Boga, dzięki której wszystkie grzechy przeszłe, obecne i przyszłe są przebaczone, wierzący jest usprawiedliwiony. Bóg widzi takiego człowieka czystego jak Chrystus. Jak Bóg mógłby przebaczyć cały grzech, a później nie przebaczyć go? Przecież to jest niemożliwe. Jak Bóg mógłby zmienić swoją decyzję? W tej sprawie nie zmieni. Oznaczałoby to, że w tej sprawie sam sobie w pewnym sensie zaprzeczył, a Bóg takich rzeczy nie robi. Wierzący jest odrodzony, kiedy zaufa Chrystusowi. I to wiemy na przykład z Jana Ewangelii, 3 rozdział. Jana Ewangelia, rozdział 3, werset 3 do 8. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może widzieć Królestwa Bożego. Rzekł do niego Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, będąc starym? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i narodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr, gdzie chce, wieje i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest każdy, który się narodził z ducha. I także mamy to potwierdzone w 2 Koryntian 5:17. 2 Koryntian 5, rozdział 17, werset. A tak, jeśli kto w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Czyli widzimy wyraźnie, że wierzący jest odrodzony, kiedy zaufa Chrystusowi, otrzyma nową naturę i jest nową osobą. Jak mógłby utracić tę naturę i stać się starą osobą? Niemożliwe. Człowiek, który odda swoje życie Jezusowi, jest od momentu uwierzenia Jezusowi dzieckiem Bożym, Synem Bożym i został zaadoptowany do Bożej rodziny, o czym czytamy między innymi w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 12 werset. Ewangelia Jana, 1 rozdział, werset 12, mówi tak: lecz tym, którzy go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi, albo dał moc stać się synami Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Oraz Rzymian 8, rozdział 15, werset. Rzymian, rozdział 8, 15, werset mówi wyraźnie na ten temat. Rzymian 8, 15. Bo nie wzięliście ducha niewoli znowu, aby się bać, ale wzięliście ducha synostwa, przez którego wołamy Abba, Ojcze. Sam Duch poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy synami Bożymi.
a jeśli synami, tedy i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeżeli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim i uwielbieni byli. Czyli widać wyraźnie, że jakby mógł taki człowiek utracić swoją pozycję. Czy to oznacza, że Bóg czasami jest ojcem, a czasami nie? Człowiek tak może, że raz jest ojcem, a czasami nie? No więc jeśli człowiek tak nie za bardzo może, to tym bardziej Bóg, który jest przecież uczciwym i pełnym szlachetnych uczuć, On nie ma złej natury, tak jak człowiek, który potrafi się wyrzec dziecka bez jakichkolwiek skrupułów. Więc niektórzy odwracają porządek Bożego stworzenia i czynią Boga na swoje podobieństwo, sami będąc zdemoralizowanymi osobnikami, którzy swoje dziecko traktują, jakby nie było ich dzieckiem, myślą, że tak samo robi ich wymyślony przez nich Bóg. Tylko tak zdemoralizowane osoby mogłyby wpaść na tak szalony pomysł, ale niestety są tacy zdemoralizowani ludzie wśród nas, bo pełno jest grzeszników dookoła. I teraz, jeżeli mamy tą jasność, wierzący staje się częścią ciała Chrystusa poprzez działanie Ducha Świętego opisane w 1 Koryntian, 12 rozdział, 13 werset. 1 Koryntian, 12 rozdział, 13 werset. Albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy zanurzeni. Czy Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy napojeni jesteśmy w jednego ducha. Widzimy wyraźnie, że poprzez zanurzenie przez Ducha Świętego, Duch Święty zanurza nas i stajemy się częścią ciała Chrystusa. Czy Pan Jezus może utracić część ze swojego ciała? Niemożliwe. Duch Święty zamieszkuje w wierzącym, o czym mówią Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 38 werset. Dzieje Apostolskie 2:38. A Piotr rzekł do nich: nawróćcie się i niech się każdy z was ochrzci w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. I także 1 Koryntian 6:19. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 werset. Mamy tu wyraźnie powiedziane: albo nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, i że nie należycie do siebie samych. Drogo jesteście kupieni, wysławiajcie Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże. I pytanie się rodzi od razu, jak Duch Święty mógłby wejść, a potem opuścić w zależności od duchowej temperatury wnętrze takiej osoby. A przecież Koryntianie mieli wiele duchowych kłopotów, problemów. I wielu z nich było w cudzysłowiu ze świata. Ale Paweł powiedział im, że Duch Święty ich zamieszkuje i że to zobowiązuje ich do życia w świętości, a nie odwrotnie. Chrześcijanin staje się zapieczętowany Duchem Świętym i otrzymuje jego zadatek, o czym informuje nas Efezjan 1 rozdział 13 werset. List do Efezjan. 1 rozdział,
13 werset. W którym i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Ewangelię zbawienia swego, którym też, uwierzywszy, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym, obiecanym, który jest zadatkiem dziedzictwa naszego dla odkupienia nabytej własności ku chwale sławy Jego. Wyraźnie widzimy, że chrześcijanin staje się zapieczętowany Duchem Świętym i otrzymuje jego zadatek. I głównym zadaniem zapieczętowania jest danie chrześcijaninowi poczucia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa to jest zabezpieczenie, to jest gwarancja, to jest akt własności. Wierzący jest odkupiony przez krew Jezusa, o czym mówi nam pierwszy list Piotra, werset 18 rozdziału pierwszego. Mamy tu takie wyraźne słowa, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem wykupieni jesteście od marnego postępowania waszego przekazanego przez ojców. Wierzący jest odkupiony przez krew Jezusa. Cena została zapłacona. Został wierzący wykupiony z targu niewolników grzechu. Jak Jezus mógłby odwołać tę transakcję i z powrotem odsprzedać wierzącego? Niemożliwe. W momencie zaufania Chrystusowi człowiek otrzymuje życie wieczne. To mówi nam Ewangelia Jana, rozdział 3. I to jest bardzo proste nauczanie, które widzimy w Ewangelii Jana, rozdział 3, werset 16. Werset znany każdemu, kto trochę Biblię zna. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jak mógłby je potem utracić? Jeśli może je utracić, znaczy, że nie było ono wieczne. Ale ono jest wieczne, ono jest nieutracalne. Im lepiej zrozumiemy, co się dzieje z grzesznikiem w momencie zaufania Chrystusowi, tym bardziej uświadamiamy sobie, że niemożliwe by było inaczej. Niemożliwe jest, żeby można było utracić zbawienie. Biblia jasno naucza, że Bóg wybiera, przeznacza i obiera sobie tych, którzy Mu ufają daleko w przeszłej wieczności, w przeszłości, zanim się narodzili. I to mówi przecież Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset 16. Nie wyście mnie obrali, alem ja was obrał i postawiłem was, abyście szli i przynieśli owoc i żeby owoc wasz trwał, aby to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Tak, Dzieje Apostolskie 13:48. Dzieje Apostolskie 13:48 mówią równie jasne i wyraźne słowa. A słysząc to poganie, radowali się. Ja też jestem poganinem i się raduję. I wielbili słowo Pańskie i uwierzyli, ilukolwiek ich było przysposobionych do żywota wiecznego. Czyli widzimy wyraźnie, jest to jasny przekaz Słowa Bożego, który także widzimy w pierwszym liście do Koryntian, 1:26. Patrzcie bowiem na powołanie swoje, bracia, iż niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu zacnego rodu. Ale to, co głupiego jest u świata, to wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I co jest słabego u świata, to wybrał Bóg,
aby zawstydzić mocnych i to, co jest niskiego rodu świata i wzgardzone, wybrał Bóg i to, co niczym nie jest, aby zniweczyć to, co jest czymś, aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Jego. Widzimy wyraźnie, świat uważa chrześcijan za kompletnych przygłupów, kompletnych nieudaczników, kompletnych niskiego rodu, czyli tacy omieciny tego świata, jak mówi apostoł, wzgardzone, gardzą nami. Ostatnio czytałem, że znany ekonomista, profesor Leszek Balcerowicz, na pytanie, co jest takim, jak nazywa się profesjonalnie osoba, która ma no, pomieszane zmysły. Intelektualnie jest szalona. No i na fejsie, czy nad czymś innym Leszek Balcerowicz lub ktoś, kto się pod niego podszywa, bo być może to był fejkowy jakiś pisarz, napisał chrześcijanin. Nieważne, czy to był prawdziwy Leszek Balcerowicz, czy podrabiany. Generalnie napis pokazuje to, co świat sobie myśli o chrześcijanach. Niski ród, głupi. No i takie wybrał rzeczy, takich ludzi wybrał Bóg. I właśnie jak głupi mógłby utrzymać swoje zbawienie, jeśli by to od niego zależało, głupi zaraz by stracił swoje zbawienie. Jak ktoś niskiego rodu albo wzgardzony, jak mógłby to utrzymać? No nie może tego utrzymać, nie da rady, bo jest zgardzony. Ale to jest łaska Boża, to jest właśnie łaska. I to jest całkowicie zależne od Boga. To na Jego dziele Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu zależy to zbawienie, a nie od tego, jakim debeściakiem jest ten grzesznik, który został zbawiony. To się w ogóle nie da tego w jakiś sposób ludzki ogarnąć. To jest szaleństwo, jeżeli ktoś próbowałby doszukiwać się czegoś dobrego we mnie. To jest daremne. Nie znajdziesz nic dobrego. Jestem gorszy niż w twoich najgorszych pomysłach na to, jak zły jestem. Mógłbyś się rozwinąć, to ja jestem jeszcze gorszy i takiego gorszego wybrał Bóg. Ukochał mnie i dał za mnie swojego Syna, który umarł za wszystkie moje grzechy. I to nie ma we mnie nic dobrego. W ciele moim nie mieszka dobro, ale samo zło. Nie ma. Ja wiem doskonale, co jest dobre i nie jestem w stanie nic z tego uczynić, bo jestem zły na wskroś. Nie ma żadnej szansy, żebym cokolwiek z tego wykonał, co na mnie włożysz. Zawrzesz ze mną jakiekolwiek przymierza, to ja je jestem w stanie złamać w ciągu pierwszej sekundy po przysiędze, że będę chciał je dotrzymywać, dlatego takich przysiąg nawet nie zamierzam składać, bo to nie ma żadnego znaczenia. Jestem głupi, niskiego rodu, ale jestem wybrany przez Chrystusa. I Efezjan, pierwszy rozdział, mówi w podobnym duchu. Efezjan, rozdział pierwszy. Werset 4 i 5. Jak nas wybrał w Nim? Przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed Nim w miłości, przeznaczył nas ku przysposobieniu sobie za synów przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Widzimy wyraźnie, kiedy jeszcze nie było niczego, już zostałem przez Chrystusa wybrany. Czyż to nie cudowne? 2 Tesaloniczan, 2 rozdział. Trzynasty werset.
Lecz my powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was, bracia, umiłowani od Pana, że was Bóg od początku wybrał ku zbawieniu, poświęceniu ducha i wierze prawdy. Cudowne słowa. 2 Tymoteusza 1,9. Drugi list do Tymoteusza. Pierwszy rozdział. Werset 9. Który nas zbawił i powołał powołaniem świętym, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasy wiecznymi. Zupełnie nie zależy to od grzesznika. My jesteśmy łaskawcami. Kierowca z Bożej łaski, ojciec z Bożej łaski, mąż z Bożej łaski, żona z Bożej łaski, dziecko z Bożej łaski uczeń z Bożej łaski. Kogo ty tam chcesz widzieć w chrześcijaninie, to on jest z Bożej łaski. To jest wszystko. Czy stoję, czy leżę, do Pana należę. I jak ten, którego Bóg wybrał, może utracić to, co wybrał dla niego przed założeniem świata? Czy Boży wybór może być odwracalny? No nie może być odwracalny. Już czytaliśmy dzisiaj Rzymian 8:29. Przypomnę ten fragment, bo ci, którzy sobie myślą, że można stracić zbawienie, to mają właśnie taką chęć, żeby te wersety jakoś do nich nie docierały. Albowiem, których on przedtem poznał, tych też przeznaczył, aby byli podobni obrazowi Syna Jego, żeby on był pierworodnym między wielu braćmi. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. To już jest zrobione, wykonane. Paweł używa 5 słów, by określić zbawienie. Bóg znał, Bóg przeznaczył, Bóg powołał, Bóg usprawiedliwił, Bóg uwielbił. One wszystkie dotyczą tych samych osób. Ci, którzy zostali przez Boga powołani, są przez Boga usprawiedliwieni. To już jest użyty czas, przeszły, dokonany. To już się stało, to już jest zrobione. I zostali uwielbieni. To już jest zrobione, wszystko wykonane. Nie ma żadnej szansy, żeby to jakoś odwrócić. Biblia jasno mówi, że Pan Jezus ochrania chrześcijan, ochrania nas jako nasz reprezentant i obrońca, adwokat, można by tak powiedzieć, ale nie z żadnej tam adwokackiej społeczności, tylko po prostu ten, który nas broni przed każdym atakiem. Hebrajczyków, rozdział 9, werset 24. Albowiem Chrystus wszedł nie do miejsca świętego ręką uczynionego, które by było wyobrażeniem prawdziwego, ale do samego nieba, aby się teraz wstawiał za nami przed obliczem Bożym. Wstawia się Chrystus przed obliczem Bożym. Za kim się wstawia? Za nami, za mną, za tym bezbożnym grzesznikiem, który zaufał łasce Bożej, który jedyne co miał, to po prostu miał możliwość skorzystać z ratunku. Ale każdy ma tą możliwość. Każdy, kto ma taką możliwość, niech z niej skorzysta, bo nie ma nic lepszego. To jest łaska Boża i nie warto jej odrzucać. 1 Jana 2:11. Pierwszy list Jana. Rozdział 2:1. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze,
ale też za grzechy całego świata. Wyraźnie jest to pokazane. Pan Jezus jest orędownikiem. Pan Jezus jest obrońcą. I nie ma żadnej szansy, żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, skoro mamy najlepszego obrońcę, jaki mógłby w ogóle być. Nie ma lepszego. Nie ma skuteczniejszego. Wszystkie rozprawy wytaczane przeciwko komuś, kto ma takiego obrońcę, są z góry skazane na przegraną, a często nawet do nich nie dochodzi, bo to jest tak dobry adwokat, że on powiedział, że chrześcijanin nie stanie na sądzie. Nie stanie w ogóle na sądzie i w ogóle rozprawa się nie odbędzie. To jest dopiero wspaniałe zapewnienie. Jak mógłby przegrać sprawę i utracić tych, których jest przedstawicielem i obrońcą Pan Jezus? No niemożliwe. Proszę nie żartować. To jest niemożliwe. Jeżeli ktoś myśli, że Jezus mógłby sprawę jakąś przegrać, no to po prostu nie widzi, jak wszechmocny jest Pan Jezus, który powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Rzymian 8 rozdział 33 werset zawiera pytanie: któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest, który usprawiedliwia. Któż potępia? Chrystus jest, który umarł, owszem zmartwychwstał, który i na prawicy Boga jest, który i przyczynia się za nami. Biblia pokazuje, że Pan Jezus Chrystus modli się za wszystkich wierzących jako nasz najwyższy kapłan. I nawet jeżeli ja zawiodę, nie modlę się, bo nawet nie jestem na tyle sprawny, żeby zawsze się modlić, choć bez przestanku się módlcie jest moim celem, który mi Słowo Boże przytycza, to nawet jeśli bym się nie modlił, to mam najwyższego kapłana, który się o mnie modli, Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, 17 rozdział, mówi wyraźnie, że Pan Jezus się za chrześcijanami modli, za każdym zbawionym Pan Jezus się modli. A jeśli Pan Jezus się za kimś modli, to czy ten ktoś może coś tutaj doświadczyć z tego, żeby stracić miał zbawienie? To jest niemożliwe. I teraz te słowa Ewangelia Jana 17, rozdział 11, werset. I nie jestem więcej na świecie, ale oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj ich w imieniu Twoim, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. I 15 werset. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, ale abyś ich zachował od złego. I Jana 17, 24. Ojcze, chcę, aby i ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. I widzimy wyraźnie, że nasz najwyższy kapłan modli się, aby nas ustrzec od złego. I także warto wziąć pod uwagę, czego uczy nas Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 34 werset. A odpowiadając, dworzanin Filipowi rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie samym, czy o kim innym? A otworzywszy Filip usta swe i począwszy od tego pisma, opowiadał mu Jezusa Chrystusa. A gdy jechali drogą, przybyli nad wodę i rzekł dworzanin: otóż woda,
Cóż na przeszkodzie, żebym nie miał być ochrzczony, a Filip rzekł, jeśli wierzysz z całego serca, wolno ci. A on odpowiadając rzekł, wierzę, iż Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał stanąć wozowi i weszli obydwaj do wody, Filip i dworzanin, i ochrzcił go. I gdy wyszli z wody, porwał Filipa duch pański i nie widział go więcej dworzanin. I jechał drogą swoją, radując się. I widzimy wyraźnie, że to jest raz na zawsze. Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 werset. I to jest bardzo ważny fragment. Dlatego i doskonale zbawić może tych, którzy przez niego przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. Widzimy, że ten właśnie przed chwilą opisany przez Dzieje Apostolskie człowiek, który uwierzył w Pana Jezusa, właśnie jest pod taką Bożą opieką, pod opieką Pana Jezusa, który oręduje za nim. Każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, ma ten przywilej. Każdy jeden. I właśnie ten najwyższy kapłan się wstawia, Pan Jezus Chrystus modli się za wszystkich wierzących, aby nas ustrzec od złego, abyśmy byli z Nim, aby nasza wiara nie ustała, jak mówi Łukasza, rozdział 22 i wersety od 31 do 32. To jest tak napisane, i rzekł Pan, Szymonie, Szymonie, oto szatan zapragnął was, aby przewiać jak pszenicę, ale ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja, i ty kiedyś nawróciwszy się, utwierdzaj braci swoich. Widać wyraźnie, wszystkie modlitwy Pana Jezusa są, będą wysłuchane. Czy mogłoby być możliwe, że on utraci kogoś, za kogo się modli? Niemożliwe. Dziękuję Państwu za uwagę. Była to 54. część serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich. Niech Bóg wam błogosławi. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.